Mamy nowy rząd. Premier Morawiecki ogłosił skład gabinetu rekonstrukcja rządu. Mateusz Morawiecki ogłosił zmiany. Mam ogromny zaszczyt przedstawić nowy skład rządu, ogłasza premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Ta zmiana ma charakter w mniejszym stopniu personalny, w większym strukturalny, dodaje. Premier prezentuje nowy skład rządu. Przy połączeniu strukturalnym braliśmy pod uwagę to, żeby eksperci z różnych jednostek mogli jak najszybciej kończyć swoje analizy, bo one wpływają na proces podejmowania decyzji, który będzie szybszy i bardziej efektywny. To zmniejszenie kosztów, mówi Morawiecki. Nowe nazwiska w rządzie. Grzegorz Puda ministrem rolnictwa i leśnictwa. Przemysław Czarnek ministrem edukacji i nauki. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wicepremierem. W rządzie pojawia się także ponownie premier Jarosław Gowin, któremu podlegać będzie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, mówi premier. Michał Cieślak zostanie zaproponowany na stanowisko ministra, członka Rady Ministrów. Nie ma z nami dziś również ministra Besteki, który zostanie wyznaczony przez Solidarną Polskę zgodnie z naszymi ustaleniami. W najbliższym czasie miejsce dla takiego ministra będzie w KPRM, zgodnie z naszymi ustaleniami, mówi szef rządu. Chcę podziękować wszystkim ministrom, którzy odchodzą z rządu. Niektórzy z nich znajdą ponownie rolę w ramach zrekonstruowanego rządu, kończy Morawiecki. Pozostałe stanowiska w rządzie pozostały bez zmian. Rząd Mateusza Morawieckiego 1. Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. 2. Jarosław Kaczyński, wiceprezes Rady Ministrów. 3. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. 4. Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii. 5. Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych. 6. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. 7. Tadeusz Kościński, minister finansów i funduszy. 8. Michał Kurtyka, klimatu i środowiska. 9. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. 10. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. 11. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. 12. Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi. 13. Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. 14. Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. 15. Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych. 16. Adam Niedzielski, minister zdrowia. 17. Michał Dworczyk, minister członek Rady Ministrów, szef Kancelarii i Prezesa Rady Ministrów. 18. Łukasz Schreiber, minister członek Rady Ministrów. 19. Konrad Szymański, minister do spraw Unii Europejskiej. 20. Michał Cieślak, minister członek Rady Ministrów. 21. Przedstawiciel Solidarnej Polski, minister członek Rady Ministrów. Nazwisko zostanie przedstawione w późniejszym terminie. Wcześniej w środę doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego na temat zmian w rządzie. Po rozmowie rzecznik prezydenta Błażej Spychalski przekazał, że rekonstrukcja rządu nastąpi w przyszłym tygodniu. We wtorek 29 września Rada Koalicja ostatecznie zaakceptowała skład rządu. W sobotę 26 września, po wielu dniach narad i groźbach rozpadu koalicji, liderzy Zjednoczonej Prawicy, prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef Porozumienia Jarosław Gowin oraz szef Solidarnej Polski, podpisali nową umowę koalicyjną. W nowym rządzie Mateusza Morawieckiego liczba ministerstw ma zostać zmniejszona z obecnych 20 do 14, a część resortów ma być połączona. Przedstawiciele Porozumienia i Solidarnej Polski mają dostać po jednej tece ministerialnej. Obecnie każda z tych partii kieruje dwoma resortami.